konflikt na szczycie po. Tusk marywala Rafał Trzaskowski i Donald Tusk walczą o władzę. Ujawniamy kulisy. O tym, że atmosfera pomiędzy Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim jest napięta, wiadomo od dawna. Obaj mają aspiracje, by przewodzić całej opozycji. Tyle, że inaczej widzieli drogę do celu. Trzaskowski chciał poczekać, aż wszystkie partie, włącznie z Platformą, podupadną. Czekał na coś w rodzaju masy upadłościowej. Wtedy mógł się pojawić jako rycerz na białym koniu i wziąć wszystko. Powrót Donalda Tuska pokrzyżował te plany, słyszymy w PO. Nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski jest politykiem o wielkich ambicjach. Zanim Donald Tusk na dobre rozgościł się w Platformie, prezydent Warszawy próbował stanąć z nim w szranki. Zrezygnował, kiedy większość jednoznacznie opowiedziała się po stronie byłego premiera. Mój pomysł organizacji wewnętrznych wyborów spotkał się ze sprzeciwem prawie wszystkich moich koleżanek i kolegów z prezydium partii, którzy chcieli natychmiastowego, silnego impulsu wzmacniającego partię, tłumaczył później z interi.pl Trzaskowski. W rozmowie z Łukaszem Szpyrką dał też jasno do zrozumienia, że wcale nie czuje się gorszy niż były premier. Jasne było, że powrót Donalda Tuska będzie miał pozytywny wpływ na nasze notowania. Powiem nieskromnie, że gdybym ja został przewodniczącym Platformy, też byłby skok w notowaniach, usłyszał nasz dziennikarz. Te słowa Rafała Trzaskowskiego nie były przypadkowe. Źródła interi.pl z otoczenia obydwu polityków wskazują, że prezydent Warszawy miał własny plan na przejęcie przywództwa w opozycji. Nie wykluczał on nawet rozpoczęcia własnego projektu politycznego. Trzaskowski chciał poczekać, aż wszystkie partie, włącznie z Platformą, podupadną. Czekał na coś w rodzaju masy upadłościowej. Wtedy mógł się pojawić jako rycerz na białym koniu i wziąć wszystko. Powrót Donalda Tuska pokrzyżował te plany, bo PO zaczęła się odbudowywać, słyszymy. Rafał nie tworzył PO w oficjalnych rozmowach, politycy PO zarzekają się, że żadnego konfliktu nie ma, a najważniejsza jest wygrana z PiS. Kiedy pytamy o rozmijające się koncepcje byłego premiera i prezydenta Warszawy, działacze starają się być zachowawczy. Współpraca jest bardzo harmonijna, a Rafał Trzaskowski bierze udział w pracach zarządu pokierowanego przez Donalda Tuska, przekazał nam Jan Grabiec, rzecznik partii. Na pewno ktoś, kto jest w polityce tylko po to, żeby zgadzać się z linią z góry, jest mało użyteczny. Spór jest dla nas czymś naturalnym. Nie pamiętam zarządu czy Rady Regionów, na którym nie byłoby różnych zdań, dodał. I podkreśla, że żadnego konfliktu nie ma. Na nasze pytania o różne koncepcje Trzaskowskiego i Tuska konkretnie odpowiada w końcu Iwona Śledzińska-Katarasińska. To wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej, doświadczona posłanka i zadeklarowana zwolenniczka byłego premiera. Przychylam się do koncepcji wzmocnienia Platformy, a nie zniszczenia Platformy. Bo czym PO jest, to wiem. A nie wiem, czym mogłoby być coś nowego, mówi Śledzińska-Katarasińska. Ja tworzyłam Platformę, czego nie można powiedzieć o Rafale. Powrót Tuska to dość naturalny odruch. Każdy chce, żeby jego dzieło było silne, dodaje. Oddajmy głos jednemu z polityków kojarzonych z prezydentem Warszawy, nawet jeśli między Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim występują jakieś różnice. Ludzie chcą ich współpracy, deklaruje Sławomir Nitras. I ja bardzo na nią liczę. Ich współpraca jest konieczna. Słuchając ich rozmów niepublicznych, wiem, że taka wola współpracy jest, zapewnia. Campus wzmocnił Trzaskowskiego. Wśród większości działaczy PO panuje przekonanie, że Campus Polska Przyszłości, inicjatywa Rafała Trzaskowskiego wymyślona przed laty przez Sławomira Nitrasa, był sporym sukcesem prezydenta Warszawy. Odpowiednio dopasował się do niego także były premier. Campus miał być zalążkiem budowy czegoś nowego, a stał się elementem Platformy. PO to pojechał tam Tusk, słyszymy. Wielu działaczy widzi sukces niezależnie od kłopotliwych wypowiedzi Nitrasa dotyczących opiłowywania katolików z przywilejów. Słów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego mówił o zamykaniu szpitali, RET, czy byłej wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej opowiadającej o unijnych karach dla Polski.
Z pewnością Rafał Trzaskowski i jego ludzie poczuli się mocniejsi niż kiedykolwiek. Co prawda, również w kuluarach, nie chcą mówić o własnym projekcie politycznym, ale pozwalają sobie na kpiny. Nawet kiedy pytamy o wycinanie bliskich współpracowników przez Tuska. To jest polityka, tu się nic za darmo nie dostaje. Łatwo porównać nasz potencjał polityczny i zaplecze Donalda Tuska. Z takim wojskiem trzeba uważać. Ale na siebie, mówi nam osoba z otoczenia Rafała Trzaskowskiego. Jeden z polityków pozbliżonych do byłego premiera. Widać, że po kampusie poczuli się mocni. Ale muszą być ostrożni, bo nie mają naprzeciw słabego zawodnika. Ustawanie w szeregu. Co ciekawe, po kampusie największa krytyka zogniskowała się na polityku kojarzonym z Rafałem Trzaskowskim. Najbardziej wściekły był Donald Tusk. Nitrasa czekają konsekwencje. Może pomarzyć o szefowaniu regionu zachodniopomorskiego, a na to się szykował, powiedział wprost informator sympatyzujący z byłym premierem. Czy napominanie Nitrasa to element partyjnej rozgrywki? Nie dostał po uszach za to, że jest człowiekiem Rafała Trzaskowskiego. Powiedział mi, że go poniosło i użył nieprecyzyjnego słowa. Ma generalnie rację, ale polityk musi ważyć słowa przed dziennikarzami, uważa Śledzińska-Katarasińska. W ogóle nie miałem zamiaru kandydować na szefa regionu, RET. To kompletny humbug. Wszyscy, którzy znają sytuację w Szczecinie, wiedzą, że nawet przez moment o tym nie pomyślałem, twierdzi Nitras. Kampus był sukcesem, a zawsze jest ochota, żeby zdyskredytować jego organizatorów. Takie przecieki do prasy to próba ustawienia nas w szeregu. To nieładne, ale przecież jakie ludzkie, dorzucił. Kiedy zapytaliśmy go o kontrowersyjną wypowiedź z kampusu, odpowiedział, wiele osób, nawet tych, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, szczerze się modli, a uważa, że rola kościoła w życiu publicznym jest za duża i trzeba ją ograniczyć. Takich nitrasów, którzy mają podobne poglądy, są całe zastępy. Autor, Jakub Szczepański. Współpraca, Karolina Olejak.